Siemaneczko! Z tej strony... Ferka na ferka. Zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Good Pizza, Great Pizza. Jesteśmy w trakcie robienia wakacyjnej misji i do końca tego eventu zostały już tylko 4 dni, więc nie gadamy, tylko zaczynamy dzień 46. Oczywiście najpierw wiadomości. Brak nowych wiadomości. Ciekawe, kiedy w końcu będą jakieś wiadomości? Już dawno nie było. W tamtym odcinku w ogóle nie było. Pan bezdomny? Na start? O, proszę bardzo. Udało mi się dokonać przełomu. Dzięki za pyszną dotację. Teraz potrzebuję już tylko 100 w gotówce i Pizzapedia w końcu będzie miała swoją światową premierę. Proszę? Wiem, że jestem dla Ciebie obcym człowiekiem i że to pytanie nie jest odpowiednie, ale czy nie zrobiłbyś wszystkiego, aby przenieść swoje marzenia do rzeczywistości? Ale to co, ja mam Ci teraz zapłacić 100 dolarów? Przecież ja tyle nawet nie mam, ja mam 98 dolarów, mogę Ci diamentów trochę dać. No ale dobra, weźmy tak. O, nie jestem na minusie! Bądź czujny. O, podlejemy roślinkę i co teraz? O, jeszcze ty przychodzisz tutaj do mnie. Gotowy na coś nowego? Tak, gotowa, gotowa bardzo. Uwielbiam takie podejście, ale najpierw będę potrzebował pizzy. To najpierw mi zapłać. O, już nie jestem na minusie przynajmniej. Dobra, czy pesto jest darmowe, czy sos pomidorowy jest darmowy? Oj nie, to jest płatne, a to? Nie, 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 nie chcę już sosu ci dawać. Dam ci bakłażana, bo bakłażan jest za darmo. O, to pizza z bakłażanem. Taka dwukolorowa. Ja muszę oszczędzać pieniądze. Robimy szybko pizzę dla Krasnala i zarabiamy jak najwięcej pieniędzy, bo 3 dolary to jest porażka. Proszę bardzo. Pyszna pizza. Okej, więc to czego nauczyłeś się wcześniej, to tylko podstawy. Aby utrzymać roślinę w zdrowiu, musisz upewnić się, że są one odpowiednio zapylane. Jak? Mówię o pszczołach. Spotkałeś się z nimi już wcześniej, prawda? Nie? Są one bardzo ważne dla każdego ogrodu, a najlepszym sposobem na ich przyciągnięcie jest posiadanie królowej. Królowa? Tak, jeśli masz naprawdę dużą pszczołę, to inne pszczoły w okolicy z łatwością ją zauważą i zostaną przyciągnięte. Więc spróbuj ją znaleźć. Albo coś, co wygląda jak wielka pszczoła. Naprawdę? Czy wyglądam jakbym żartował? Nie chcę poświęcać czasu na wymyślanie jakichś naukowych dowodów, żebyś w to uwierzył. To po prostu działa, obiecuję. Pszczoła. Mi się wydaje... To chodzi o to, żeby kupić tą pszczołę? No bo jak inaczej pszczołę zdobyć? Tutaj jedyne, co przypomina pszczołę z takiego nienaukowego punktu widzenia, jest ten zegar. Ale on kosztuje 100 dolarów! To trochę dużo! Proszę zaczekać jeszcze. Aha. I tutaj mamy jeszcze 4 kafelki do odblokowania. No właśnie. Najlepszym sposobem na to jest wzięcie w swoje ręce dużej pszczoły, cokolwiek to znaczy. Czyli jedynym sposobem tak naprawdę chyba na dokończenie tej misji jest zebranie 100 dolarów i kupienie tej zegarowej pszczółki bzilki. W moim samochodzie jest niedźwiedź. Chcę wziąć pizzę z cebulą. Dobrze, nie ma sprawy. Będziemy tak oszczędzać na składnikach. 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No dobra. Ciekawe, czy przejdzie taka pizza z małą ilością dodatków, bo trzeba tutaj jak najwięcej teraz zaoszczędzić pieniędzy. Jeszcze na takie równiutkie kawałeczki pokroję, żeby duży napiwek był. Proszę bardzo! Dzięki za tę pizzę! O, dzień dobry pani! Oj, czy mógłbyś zrobić pizzę ukazującą społeczną i ekonomiczną nierówność oraz poszerzającą się dysproporcje pomiędzy bogatymi a średnimi klasami? Powiem wam, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Czyli co, połowa se... Nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, o co tu chodzi.
Nie wiem, zrobiłam pół z serem i ananasem, a pół z pieczarkami. Nie wiem, totalnie nie wiem, o co tutaj chodzi. No i co, i miałam obsłużyć jeszcze 4 klientów, a ta pani mi tutaj zniszczyła moje marzenia. A może tutaj chodziło o zrobienie pół wege i pół mięsnej pizzy? No dobra, trudno, no na razie damy taką. Nie, niektórzy ludzie też nie lubią pizzy z ananasem. Ale perfekcyjna pizza dla pani. Totalnie nie zrozumiałam tego. Co? Aha! Boże, inwestycje, no tak przecież ja temu panu bezdomnemu dałam $100. Jezu, no mówiłam, że ten krasnal na mnie przynosi szczęście, mówiłam. Ajajaj, dobra, ale nie jesteśmy już tutaj na minusie. Więc jest dobrze. W ramach nagrody pocieszenia może kupimy sobie coś ze sklepu tutaj, z tego naszego wakacyjnego eventu. Tylko co? Lampy? Pytałam się was w komentarzu, co mogłabym kupić, ale dużo osób napisało, że tą tęczową naklejkę. I powiem wam tak, chętnie bym ją kupiła, ale po prostu mi na razie nie stać. A w pierwszej kolejności musimy kupić tą pszczółkę. Więc na razie chyba kupię sobie tutaj tą doniczkę z kaktusem. Bo od samego początku już mi się spodobała. No dobra, to zaczynamy dzień kolejny. Pewnie wiadomości nie będzie. Jest! Patrzcie! Najlepsza aplikacja, której nigdy nie potrzebowałeś i pewnie zabiera miejsce w pamięci twojego telefonu. Dziś porozmawiamy na temat nowej aplikacji. Pizzapedia! To jest ta aplikacja tego bezdomnego! To wszystko na dzisiaj, ale to kiedy chcecie o niej porozmawiać? Ja byłam bardzo ciekawa tej aplikacji. Dobrze, dawaj moją doniczkę, ale piękna! Tylko tutaj ta sól, czy tam te przyprawy mi trochę przeszkadzają. Poproszę pizzę z pesto i szynką. Pesto i szyneczka, no dobrze, ale ser chyba też, nie? Pesto, ser... Musi być ser tam. Bez sera to nie pizza. I szyneczka. O, zobaczcie, zrobiłam tą pizzę i też jest oceniona na 5 serduszek. Ale wydaje mi się, że to chodziło o zrobienie właśnie pizzy wegetariańskiej i pizzy mięsnej, a... No ale pizza z ananasem, a pizza zwykła, niektórzy też nie cierpią ananasa, więc myślę, że jakoś to przeszło. Uuu, patrzcie, możemy odebrać diamencik za zrobienie pizzy ze straszną buzią oraz rozłóż pieczarki na 25 pizzach. Idealnie. Jeszcze musimy się zapytać 14 razy co? I też odbierzemy diamencik. No dobra. Robimy pizzę, bo trzeba zarobić $100. Kling! Proszę bardzo. Na górze róże, na dole fiołki. Ta pizza jest tak świetna jak ty! O, jakie dzieciątko przyszło do mnie! Jestem tutaj dla nauki. Potrzebuję jednej z czterech połowy jako pizza pepperoni, aby dobrze zrobić zadanie z matematyki. Naprawdę? Potrzebuję jedną z czterech połówek z pizzą pepperoni. Dobra, czyli pizza pepperoni... Oj, no, nie mogę kliknąć ciasta! O, chyba tak? Nie wiem, czy dobrze go zrozumiałam. Tu czasami jest takie trochę dziwne tłumaczenie. Potrzebuję jedną z czterech połówek z pizzą pepperoni. Czyli po prostu to kroimy tak, żeby cztery... O, tak było. Nie wiem! O nie! Naprawdę? To trzeba cztery pizze zrobić? To teraz ja nie wiem, czy ja to dobrze zrobię. Czyli źle zrozumiałam jednak. Naprawdę? Nie. Wszystko jest tak jasne. Mam zamiar zrobić to zadanie domowe. No to wam powiem, że tamten chłopiec mnie zaskoczył, bo ja zrozumiałam, że on chce po prostu jedną pizzę z pepperoni i podzielone na 4 kawałki. Tak. No nie, nie zrozumieliśmy się, ale wyszło całkiem dobrze, bo nawet napiwek dostałam. I ostatecznie nasz zysk wynosi $25, więc odbijamy się trochę od dna. O nie! No i musimy wydać $15 na spray na owady.
No dobra, szybko jedziemy. Kolejny dzień? Jakie wiadomości? Co dzisiaj? Brak nowych wiadomości. No nie! Podlewamy naszą roślinkę. Wiem, że ser i pesto świetnie do siebie pasują, ale czy będą dobrze smakować z bakłażanem? Dobrze wypieczona. Zaraz się dowiemy. Och, ja już myślałam, że tak ładnie zarobimy szybko te 100 dolarów, a tu nie. Spray na owady trzeba kupić, bo nam się zalęgły w kuchni. Niedobrze. Szybko. Pizza dobrze wypieczona ma być. Nie przyspieszamy pieca, bo za dużo kosztuje. Nie ma opcji. Już 15 dolarów wydałam na spray na owady. No szybko, szybko! Dawaj, dawaj, dawaj! Na ile kroimy? Nie wiadomo, czyli klasycznie. Pach! Poproszę napiwek! Całkiem nieźle, kolego, całkiem nieźle. Kto kolejny? O nie, to złodziej! Mam dla ciebie trudne zamówienie, chcę każdego dodatku, który masz. Nie, ja wiem, że ty jesteś złodziejem, więc nie. Pff. I dobrze. Pa, pa! Potrzebuję dwie pizzy, połowa pepperoni i połowa z serem. Nie chcę pepperoni czy sera, potrzebuję tylko dwie pół na pół. Połowa ser i połowa... Dobra, zrobimy, no. Połowa ser i sos i połowa ser, pepperoni i sos. O matko, to skomplikowane. Czyli jedna ta... Boże, dużo tego. Chyba o to chodzi, tak? Chyba tak. To już dojemy do pieca tą. Wypieczona czy nie? Nie, nie wypieczona, więc kroimy. O nie, spadnie niezadowolenie. Już zmęczona trochę jestem, dlatego tak nie ogarniam. Proszę. O! I ostatni klient. Daj mi paprykę i cebulę. 4 kawałki, nie ma sprawy. Papryka i cebula. Szybko, szybko! O nie, już koniec dnia! Szybko! I 4 kawałki chyba miały być, tak? Tak. Pakujemy, proszę bardzo! Czy jesteś jakimś czarodziejem od pizzy? Może? Koniec dnia 48 i... 34 dolary! Dobrze, brakuje już tam tak niewiele do 100. Nic nie ma w wiadomościach. Dobra, to lecimy kolejny dzień. Chcę połowę pizzy z samym serem i drugą połowę bez niczego. 2 kawałki po prostu przekrój na pół. Okej. Co? Chcę połowę pizzy z samym serem i drugą połowę bez niczego. Ale jaja. Pierwszy raz takie dziwne zamówienie. Ale jaja, co to za dziwna pizza mi się tutaj zrobiła? Ja... Czy co, jeszcze raz zróbmy tą pizzę. Tą sobie po prostu tutaj położymy. Nie można już tak. No nie, to co, ją do kosza będę musiała? Dobra, wyrzućmy ją do kosza i trudno. No co ja mam z tą pizzą zrobić? O! No nie, no na takiej prostej pizzy się wywaliłam, nie wierzę. No ale za dużo na tamtej połowie sera było, więc... Ale jemu się spodobała! Potrójne zamówienie na pizzę z cebulą. Jedna ma być z pepperoni. Okej. O nie, źle kliknęłam. 3. Ale by się tutaj ten automat do sera teraz przydał. Z cebulą, tak? Ono miało być. Na pizzę z cebulą i na jednej z nich ma być pepperoni. Okej. To na tej zrobimy pepperoni. Okej. I do pieca. Ale lecą pizzy. Pach, pach, pach. I ostatnio. No to myślę, że już po tym odcinku na bank dorobimy się 100 dolarów. Chyba, że będziemy jakiś mieli potężny zwrot. Miejmy nadzieję, że nie. Okej. 3 pizze dla pani, jedna z pepperoni. Proszę. Wow. Szybko! Ostatni klient, albo przedostatni. Ludzie zawsze biorą pepperoni, ale mnie ciągnie do oliwek. Pizza z oliwkami! Dobrze, proszę pana. A z jakim sosem? Nie wiadomo. Czemu nie mówicie, z jakim sosem chcecie? Ja bym wam z tym pesto zrobiła. No nie, no pan będzie moim ostatnim klientem, no. Ale może dorobimy się tych 100 dolarów. I kupujemy pszczółkę bzilkę.
No dawaj, 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 dawaj. Pach, pach, pach. Mieliśmy kroić? Mieliśmy, dobra. Napiwek! Tak! Mamy $100! Udało się! Nie, nie udało się! Odjęli mi za czynsz, za wynajem! No nie wierzę! Jeszcze naprawa pieca, no to... Ja już myślałam, że zarobimy, równo będziemy mieli $100, ale nie! Naprawa pieca i wynajem jeszcze, lokalu! No nic, kochani, to już koniec odcinka. Zostawcie koniecznie łapeczki w górę, żeby w kolejnym odcinku udało nam się zebrać $100 i kupić tą pszczółkę, bzirkę zegarową, żeby dokończyć misję wakacyjną. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Good Pizza, Great Pizza. Pa, pa!